Hej, hej, dzień dobry, witam Was w następnym vlogmasie. Słuchajcie, ostatnio jest znowu boom na drwala, wszyscy chwalą drwala, więc postanowiłam, że muszę w tym roku spróbować drwala. Jadłam drwala około 2 lata temu, jadłam tą wersję na ostro, ale wszyscy mówią, że w tym roku jest jeszcze smaczniejszy, jeszcze lepszy, także jadę to sprawdzić. Jestem już pod Maczkiem, czekam na McDrive'ie. Nie będę wchodzić do środka, o wiele fajniejszy test i bardziej swobodnie będę mogła mówić tutaj w samochodzie jedząc. Sypie w ogóle pięknie śnieżek, także nice. Nie wiem nawet z czym jest ten drwal w zestawie, czy tam można wziąć sobie go z frytyczkami jakimiś, może z kawą bym mogła zjeść w sumie, jakby był w zestawie. Sprawdzę sobie. Tutaj akurat przed sekundą pokazała mi się reklama, ok. I mamy drwala z żurawiną, klasycznego, podwójnego i z kurczakiem. I jeszcze proponują frytki zakręcone. Dobra, zaraz zobaczę, w jakich zestawach one są. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w restauracji McDonald's, mam zamówienia. Ja będę chciała drwala klasycznego i mam pytanie, on może być w zestawie, z tego co widzę. Dobrze, czy zamówienie zgadza się na ekranie? Zgadza się. Zapraszam do odnika, dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Boże, jaka wielka kola. Kiedy ja to wypiję? Robimy testa i kontrolujemy. Najpierw sobie tutaj mam fryty, widzę, zakręcone. Więc testujemy te fryty. Sos śmietanowy to znam. Frytki zakręcone, nice. Jadłam już nieraz. I są spoko. Zobaczymy teraz słynnego drwala. O Jezus Maria, on jest taki wielki? Czy przez to, że ja wzięłam powiększonego, on jest taki wielki? Chyba nie. Chyba burger ma taki sam rozmiar. O kurna. To jest naprawdę gigantyczne. Tak wygląda kanapka. Mamy tutaj ser, mięsko, sałatę, sos i boczek. Powiem tak, jadłam te 2 lata temu, na pewno smakował mi gorzej, bo jadłam go i miałam takie coś, że w sumie to nic specjalnego. 2 lata temu jadłam jakiegoś na ostro z papryczkami i jalapeno, jak się nie mylę. Nie było to nic specjalnego, to jest smaczne, to jest naprawdę dobre. To podobno jest mega kaloryczne z tego co wiem i w sumie fajnie wygląda z tym serkiem. Nice. Spoko. Raz na jakiś czas można zjeść. Ale wielkościowo naprawdę ten zestaw jest potężny. Czy ta wielka kola? Wow, naprawdę. Jak coś takiego się zje, to chyba do wieczora już nie jest głodnym, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy zjem całego tego burgera, bo jest ogromne. Odłożyłam sobie teraz, słuchajcie, moje klucze od samochodu. Wzięłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy i przesiadka do drugiego auta. Mama po mnie podjechała. I jedziemy z mamą do Ikei. Także ja byłam w Ikei tydzień temu. Nawet krócej, z 4 dni temu z Karoliną, ale mama potrzebuje jechać na działy meblowe, ponieważ z tatą zmieniają sypialnię. Mama potrzebuje obejrzeć nowe łóżko, szafę nową, także stwierdziłam, że pojadę jej potowarzyszyć. Materiał w ogóle ostatni z Ikei bardzo wam się spodobał, także z moją mamą będzie pewnie jeszcze śmieszniej. Zobaczcie, jaki samochód jest cały ośnieżony. Naprawdę tego śniegu jest teraz sporo. Dzień dobry. Właśnie mówię, że ja byłam w Ikei 4 dni temu. Ale dzisiaj jedziemy z mamą na inny dział. Tak, tak, tak. Dokładnie. Słuchajcie, chyba jestem pierwszy raz w Ikei, kiedy tutaj jest tak mało osób. Praktycznie nikogo nie ma. Co ty chcesz, mamo, obejrzeć? Łóżko. No ale chcesz po prostu go tutaj tylko przymierzyć sobie? Nie, chciałam zobaczyć co jest, no bo ja potrzebuję coś takiego, żeby było na już. Mamie się podoba to łóżko. Mama właśnie chciała takie ze słodkiem. Nie, mi się tylko ten mechanizm podoba. Łóżko nie. Żebyś mogła położyć wszystko tam, ale to jest mega. Zastępcza pościel taka, wiesz, zimowa. Mega. Czy... Ale nawet tak jak tu jest deska do prasowania, można schować. U nas to by było super. U nas na przykład w małym bloku to jest mega. Ja tak właśnie taką chcę otwierane. Tylko, że chciałabym, żeby było tapicerowane i tu jest problem, bo nie ma takiego jeszcze. Mama znalazła łóżko, które jej się podoba. Ale mówi, że przez to, że jest 140, to jednak nie chce. Bo chcecie większe, tak? Mama testuje.
Zaraz nas pani opierdzieli, bo podobno się nie można kłaść na tych łóżkach. To jest łóżko z pojemnikiem niby. No tak samo, podnoszone jak tam. No? Zdecydowana? Nie. To jest za szybko, to nie. Musisz się z tym przespać? Nie podoba mi się, bo są takie dziury nieszczelne. To się będzie kurzyło do środka. Jakiś koc pełnisz najwyżej. No to ty jesteś niepoważna, jak tu koca będę wyciskać, nie? Jestem niepoważna. Łóżko mama ma wybrane, teraz testujemy materace. Nie, ja mam na ten. To jest ten. Bierzesz, który chcesz materac? Chcecie ten sam, co mieliście? Macie my rybacka? Materac premium macie. Nie dla byle kogo, co? Dlatego premium. Klaudia, rozpraszasz mnie. Widzisz, ja chorobę lokomocyjną. Zadowolona z zakupów? Chyba tak, bo ja mam wszystko. No? Zamówiłyśmy łóżko na dostawę. Tutaj mamy resztę, jeszcze na kolację nawet hot dożek. Zapakowane, wracamy do domu. Ja tym razem siedzę na miejscu pasażera. Zwykle wracamy z Ikei jak w Uberze, prawda? Mama z córką. Tak, mama z córką. I słuchajcie, wyszłyśmy do samochodu i zaczęło grać One Way od One Direction. Kto nie wie, to ja kiedyś byłam wielką fanką One Direction. Miałaś fanklub jakiś chyba, nie? Co to było? Jak fanklub? No miałaś fanpage. Taką fanpage na Facebooku, tak. Czy fanklub? Tak. Miałaś tam. Tak, i właśnie leci teraz One Way or Another od One Direction. Także wszystko zamówione, przyjdzie do rodziców transport i będą mogli się przenosić do nowego miejsca. Mają teraz sypialnię na poddaszu, ale stwierdzili, że mają za wysoko tam. Muszą w nocy schodzić do toalety. O Jezus, się wpisuje kot. Stwierdzili, że w nocy boją się tak z góry schodzić z poddasza takimi stromymi schodami, wolą mieć po prostu sypialnię niżej, dlatego się przenoszą. Wróciłam do domu i czas otworzyć okienka ósemeczki już. Zobaczcie, jak szybko ten czas zleciał. Wydaje mi się, że mega szybko. W sensie, tak jakbym zaczęła nagrywać vlogmasy przedwczoraj, a dzisiaj już mamy ósmy dzień. Szybciutko to leci. To niedługo będziemy mieć 20, bo pewnie mije tak. Dobra, szukamy ósemeczki. Mamy ósemeczkę tutaj. O, i po ósemeczce mamy chyba te dobre orzeszki. A, granola. Granola też nice. Granola czekoladowa. Z miodkiem i z orzechami laskowymi. Kalendarz The Body Shop. Ósemeczka. Czyli dzisiaj trafię również w szufladkę? Za pierwszym razem? Nie, nie trafiłam. Jest. Duża ósemka, fajnie. Szampon do włosów, masło Shea. Pięknie pachnie, super. Pięknie, no to git. Będę miała szampon. Superowo. I jeszcze mamy kalendarze mniejsze. Sisei, ósemka. Ósemka jest malutka. I w ósemce mamy jakieś kolczyki. Kolczyki takie złote z gwiazdeczkami. Śliczne. I w kalendarzu z Linda pewnie będzie jakaś dobra słodkość, ale powiem wam, że mnie tak po tym drwalu trzyma dalej pełność, zapełnienie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie, po prostu nie jestem głodna. Jadłam go o 15, mamy godzinę 22 równo teraz. A mi się totalnie nie chce jeść. Nie będę dzisiaj jeść kolacji na pewno. Może zjem sobie coś drobnego. Zrobię jakąś dobrą herbatkę na lepsze trawienie, żeby przetrawić tego drwala. O, po samarzce mamy czekoladkę. Taką kostkę czekolady. Już raz ją miałam chyba w dwójce czy w jedynce. I była bardzo smaczna, więc taką czekoladkę mogę przyjąć malutką. Bo na cukierka stwierdziłam, że nie mam miejsca.
Ale taką czekoladkę... Dobra. W ogóle bardzo lubię czekoladę Linda, więc rodzice trafili. Ostatnim razem, jak byłam z Karoliną w Ikei, to kupiłam te butelki i kupiłam je z myślą na to, żeby w nich trzymać sobie sól czy jakiś taki cukier brązowy, bo normalnie mam to w słoikach po Nutelli i wygląda to źle, więc umyję sobie je teraz, podklejam naklejki i przesypę do środka te przyprawy, tylko muszę porządnie powycierać, żeby sól mi się, wiecie, nie skamieniała przez wilgoć. Więc muszę umyć i zobaczyć, czy dam radę to wysuszyć w środku, czy po prostu poczekam do rana, aż wyschnie i wtedy przesypę. No i mam, podpisałam to taką, o, tasiemką. Sól, bo to jest himalajska, to jest zwykła. I erytrytol przesypałam też do takiego. Myślę, że mogę kupić jeszcze 2-3 buteleczki i przesypać sobie jeszcze cukier biały i tego typu rzeczy. Ale jak na razie jest naprawdę git. Idealnie akurat na wysokość nam się zamykają. Robiliśmy sobie też w firmie mikołajki, losowaliśmy się. Od Katry dostałam grę Dixit. To jest podobno jakaś bardzo fajna gra, taka rozwijająca. Jeszcze nie grałam, ale oglądałam sobie już, na czym mniej więcej polega i w sumie bardzo ciekawa, więc musimy sobie jakąś jedną osobę zorganizować do grania, bo można grać od 6 osób i musimy spróbować zagrać. Jestem ciekawa w sumie. Może z rodzicami w weekend przy obiedzie sobie zagramy po obiadku. Usiadłam teraz i trochę żałuję, że nie kupiłam dzisiaj w Ikei tych 3 szklanych słoików, jak już byłam. No ale już trudno w sumie. Czekały. Dzisiaj się to co zabrałam, a chwilę wcześniej byłam w Ikei. Cóż. Jestem dzisiaj cały dzień w okularach, bo nie mam soczewek. Skończyły mi się soczewki i muszę sobie jutro z rana podjechać po nie do sklepu. Dlatego jestem dzisiaj w oksach, bo ja bez okularów to tak nie bardzo. Jeszcze bycie kierowcą albo w sklepie, to nic bym nie widziała. Mam minusy, dlatego jutro rano podjadę sobie do Vision Express, kupię soczewki. Jutro też jadę do komory hiperbarycznej. Będę miała teraz wykupiony pakiet na 7 dni, więc trochę dla swojego zdrowia zrobię. Teraz się z Wami żegnam. Dzisiejszy vlogmas był troszkę krótszy, ale za dużo się u mnie ciekawego w ciągu dnia nie działo. Dlatego widzieliście tylko to, co robiłam, zmykam i widzimy się już jutro w jutrzejszym vlogmasie. A jeszcze jedna rzecz, pytanie do Was, napiszcie mi, czy chcecie jakieś rozdanie świąteczne na vlogmasie. Mogę przygotować jakąś paczkę fajną, świąteczną, pielęgnacyjną, makijażową i wrzucić na rozdanie w którymś odcinku vlogmasa, ale dajcie mi znać, czy jesteście chętni, czy chcecie jakieś rozdanko. I teraz już mogę się z Wami pożegnać. Pa, pa, do zobaczenia jutro.